Rodzina często, jak lekarz mówi, umarł, to już zaczyna, o kiedy pogrzeb, jaką trumnę kupimy, coś. Słuchajcie, człowiek nie wiadomo, kiedy umiera. To jest, lekarze się sprzeczają na ten temat. I kiedy ktoś w mniemaniu lekarza umarł i zamknął oczy, nie biegnijcie jeszcze do kupować mu trumnę i nadwentarz, odmówcie różaniec. Ksiądz Kazimierz Orzechowski to jest aktor i ksiądz, a prawdziwy aktor i prawdziwy ksiądz, mówi, że kiedyś był przy śmierci swojego kolegi, już starsi ludzie, po 70. I on umarł. Lekarz powiedział zgon. I ksiądz Orzechowski podszedł do niego, on leżał, zamknięte oczy, mówi, Wiesiek, wybierz Chrystusa. Jeśli ktoś ci daje teraz jakiś wybór, wybierz Chrystusa. Nie wspominaj grzechów. My się zaopiekujemy twoją żoną, twoimi dziećmi. Ufaj Panu Bogu. I wiecie co? Facet był w śmierci klinicznej i się ocknął. I mówi, Kazik, ja ciebie słyszałem. Ja ciebie cały czas słyszałem, jak ty żeś do mnie mówił. Nawet się zaniepokoiłem, jak mówiłeś, że zaopiekujesz się moją żoną.